Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu. Witamy w piątym odcinku podcastu Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. I trafił się Państwu dzisiaj odcinek naprawdę wyjątkowy, ponieważ po pierwsze podcast ma w końcu wspaniałe intro nagrane przez jednego z najlepszych polskich muzyków, Michała Dymnego, a po drugie dzisiaj jest ze mną aż dwóch gości. Są to Mateusz Machaj, ekonomista związany z Instytutem Misesa. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz Karol Zdybel, ekonomista związany z Instytutem Misesa. Witaj Karolu. Dzień dobry, witam wszystkich. I dzisiaj, chociaż jesteśmy ekonomistami, to chcemy porozmawiać o drugiej części naszego podcastu, czyli o wolności. A dokładniej o tym, jak wolnościowe społeczeństwo mogłoby sobie poradzić z takim poważnym zagrożeniem, jakim byłaby pandemia jakiegoś groźnego wirusa czy jakiejś innej choroby zakaźnej. I chcemy mówić nie tylko, czy nie wyłącznie o koronawirusie, ale w ogóle o tym, jakie instytucje miałoby w swoim arsenale społeczeństwo oparte na zasadach wolnościowych, czy to w wersji minarchistycznej, czyli z państwem minimum, czy też w wersji bez instytucji państwowych, włącznie społeczeństwo prawa prywatnego. I może na początek poprosiłbym każdego z was o to, żeby przybliżył pokrótce, powiedzmy w 5-7 minutach, jakieś takie swoje główne zarysy swojego stanowiska, a później przejdziemy do bardziej szczegółowych pytań i odpowiedzi. Kto chciałby zacząć? Ja chętnie. Ja mogę być drugi. Także Karolu, proszę. No cóż, przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie do tego podcastu. Temat jest rzeczywiście niezwykle ciekawy, więc przejdę do rzeczy. Cóż, ja jako libertarianin z filozoficznego przekonania uważam, że społeczeństwo libertariańskie czy społeczeństwo prawa prywatnego dysponowałoby dość ograniczonymi środkami radzenia sobie z epidemiami. Co więcej, uważam też, że w porównywalnej sytuacji prawdopodobnie, i to będę się starał uzasadnić nieco później, państwa czy reżimy o charakterze nielibertariańskim radziłyby sobie z epidemiami po prostu lepiej. Nie znaczy to oczywiście, że społeczeństwo prawa prywatnego, czyli takie idealne społeczeństwo stosujące się do etycznych preskrypcji libertarianizmu, nie poradziłoby się sobie z epidemią w ogóle, natomiast jestem przekonany, że efekty zwalczania epidemii byłyby po prostu lepsze w warunkach istnienia reżimów takich, jakie mamy teraz. Mimo to, cóż, uważam, że jest to pewna cena, jaką należy ponieść czy zapłacić za życie w sprawiedliwym, sprawiedliwszym społeczeństwie. Libertarianizm w ogóle jest etyką praw własności, etyką, która w prawach własności widzi funkcję absolutnego, niepodważalnego regulatora stosunków międzyludzkich. Jeżeli pewne reguły czy pewne zasady obowiązują w sytuacji, powiedziałbym, normalnej, to one obowiązują także w sytuacjach krytycznych. Libertarianizm się okolicznościom nie kłania. Wobec czego, jeżeli nie wolno podejmować działań godzących w prawa własności obywateli w ogóle, to znaczy w sytuacjach zwykłych, nie można tego też robić w warunkach epidemii, co oznacza, że zastosowane w tej chwili, czy jeszcze kilka tygodni wcześniej, bardzo drastyczne środki zwalczania i powstrzymywania epidemii, powstrzymywania jej rozwoju, takie jak lockdowny przede wszystkim, takie jak ograniczenia nakładane na spotkania w prywatnych przestrzeniach i tak dalej, one wszystkie nie mają racji bytu w libertarianizmie i no cóż, w takim modelowym społeczeństwie prawa prywatnego po prostu nie mogłoby ich być. Warto też przy okazji dodać, że te środki, które widzimy wokół siebie w tej chwili, widzimy w całej Europie, na całym świecie właściwie, środki, które dopiero są pomału, bardzo pomału łagodzone od kilku dni, może tygodnia, dwóch tygodni, to są środki historycznie absolutnie bezprecedensowe. To znaczy żadna inna epidemia w historii ludzkości nie spotkała się z tak ostrą reakcją władz publicznych. I nie mówię tylko o epidemiach, które były rzeczywiście dotkliwe, ale nie zmieniały
jakby fundamentalnie sytuacji całej ludzkości. Nie mówię tylko o epidemiach, o których możemy przeczytać, kiedy studiujemy lata 50. czy 60. o epidemiach gryp azjatyckich, które każda z osobna zabierały po kilka milionów żyć. Mówię także o epidemiach takich jak epidemia hiszpanki, czy do epidemii czarnej śmierci, a więc rzeczywiście do takich epidemii, które zbierały niezwykle wielkie żniwo, jeśli chodzi o liczbę ofiar. W tym przypadku również możemy powiedzieć, że lockdowny i ograniczenia nałożone bez wyjątku na całą populację, na wszystkie aspekty życia, wszystkie dziedziny działalności gospodarczej i tak dalej, nigdy nie były stosowane. Ma to pewnie różne przyczyny. Po pierwsze, charakterystyka obecnego wirusa jest bardzo, powiedziałbym, złośliwa, to znaczy on rozprzestrzenia się bardzo szybko, bardzo łatwo się nim zarazić, zarazem nie jest tak bardzo śmiertelny, w tym sensie, że tylko niewielka część populacji wykazuje poważne symptomy, ale jednak na tyle duża, że to w połączeniu z szybkością rozprzestrzeniania się powoduje, że systemy opieki zdrowotnej mogą zostać przeciążone. Więc mamy tu do czynienia z bardzo niefortunną, bardzo złą kombinacją charakterystyk epidemiologicznych tego wirusa. To jest być może sytuacja również bez precedensu. Z drugiej jednak strony nie da się uniknąć, że nastawienie populacji, ludzi do epidemii, do tego rodzaju zagrożeń ewoluuje w czasie i ewoluuje w kierunku pewnej preferencji dla bezpieczeństwa. Kiedyś, kiedy choroby zakaźne jeszcze 50 czy 70 lat temu, takie jak polio na przykład, czy inne podobne, były w zasadzie normalnością, pomysł, że walka z epidemią powinna posunąć się tak daleko, jak to się dzieje obecnie, były prawdopodobnie nie do zaakceptowania. I cóż, wobec tego, co mówię, no, moja sympatia dla strategii tak zwanej szwedzkiej na przykład, po prostu dla tego, co robią Szwedzi, którzy starają się wyważyć z jednej strony walkę z epidemią, walkę z chorobą, starają się nie przeciążyć swojego systemu opieki zdrowotnej, ale z drugiej jednak wyraźnie zaznaczają, i nie jest to tylko czcze gadanie, że mają na uwadze także wolności i prawa obywatelskie. Nie chcą posuwać się do lockdownów, ponieważ uważają, że jest to, byłoby to bezprawne, byłoby to pogwałceniem praw ich obywateli. No to budzi moją sympatię, chociaż, jak powtarzam, nie uważam, żeby była to najskuteczniejsza metoda z punktu widzenia powstrzymywania epidemii. I wreszcie może odpowiem na to pytanie, które zostało postawione przez Mateusza. Czy społeczeństwo prawa prywatnego, społeczeństwo libertariańskie poradziłoby sobie z epidemią i jak? Cóż, ja myślę, że tutaj należałoby przywołać po pierwsze historyczne przykłady tego, jak robiono takie rzeczy w czasach, kiedy w ogóle zdolności państw z powodów jakby i technologicznych, i biurokratycznych, z racji tego, że biurokracja państwowa nie miała takich możliwości jak obecnie, po prostu macki Lewiatana nie sięgały tak daleko. I trzeba by pomyśleć, jak wtedy radzono sobie z epidemiami. Normą były wtedy na przykład kwarantanny, normą było znakowanie podróżników, wydawanie odpowiednich certyfikatów podróżnych, dzięki którym ludność mogła się przemieszczać z miejsca na miejsce w sposób niepowodujący rozprzestrzeniania się epidemii. Jeżeli ktoś podróżował bez takich certyfikatów, to był zatrzymywany na granicach. Myślę, że tego rodzaju rozwiązania to jest coś, czego należałoby oczekiwać także w społeczeństwie prawa prywatnego, i to na ogromną, ogromną skalę. No, przede wszystkim dlatego, że mobilność społeczna w międzyczasie oczywiście zwiększyła się wielokrotnie czy wielosetkrotnie. Epidemie jeszcze kilkadziesiąt lat temu potrzebowały kilku miesięcy, żeby przenieść się z jednej części świata w drugą. Dzisiaj mowa jest często o dniach, góra tygodniach, tak? Więc należałoby się spodziewać intensyfikacji tego typu właśnie działań. Także granice własności prywatnej stałyby się, przypuszczam, wręcz zasiekami, tak? Przez które ludzie z ledwością mogliby się przedrzeć. Niemniej myślę, że co do zasady walka z epidemią wymaga ogólnospołecznej koordynacji. Nieraz koordynacji, która musi tłamsić, czy ignorować, czy iść pod prąd oportunistom, ludziom, którzy nie chcą się stosować do zaleceń, ludziom, którzy na przykład nie wierzą w epidemię, ludziom, którzy są denialistami, bo przecież takich wciąż mamy całkiem sporo.
No i tutaj siłą rzeczy myślę, że odpowiedź zorganizowanego aparatu przymusu jest skuteczniejsza w tym zakresie przynajmniej, w jakim ona wymusza stosowanie się do tych środków, jakie są uznane za niezbędne do zwalczania epidemii. Myślę, że społeczeństwo prawa prywatnego również znalazłoby z czasem metody wymuszania posłuszeństwa wobec tych reguł. No ale pytanie jest kołsowskie. Jak to zrobić? Czy niższe koszty transakcyjne, koszty urzeczywistnienia takiego optymalnego modelu walki z epidemią przedstawiałyby sobą rozwiązania scentralizowane, administracyjnie scentralizowane i takie, które można wymusić przy pomocy na przykład policji, czy jakieś na przykład sankcje rozproszone? No ja jestem tutaj oczywiście zdania, że cóż, no, państwa mają tu oczywistą przewagę. Zresztą państwo na wskroś autorytarne i silnie dyscyplinujące swoich obywateli, czyli Chiny, zdaje się, że poradziły sobie w tej sytuacji względnie dobrze. Oczywiście nie mamy co do tego pewności, no bo też jakość i przede wszystkim wiarygodność informacji stamtąd jest niska. No ale cóż, możemy bezpiecznie chyba powiedzieć, że na tle na przykład Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych te autorytarne metody zdały egzamin. No ale znowu, jest to kwestia wyboru pomiędzy wartościami, tak? Ja osobiście, jako libertarianin, uważam, że trzeba wybrać. Trzeba powiedzieć jasno, że zdarzają się sytuacje, w których wierność pewnym etycznym ideałom no, pociąga za sobą ludzkie cierpienie, czy więcej ludzkiego cierpienia niż ta jego ilość, czy ta jego wielkość, która byłaby do uniknięcia przy stosowaniu innych metod. No i cóż, trzeba się z tym pogodzić. Dziękuję, Karolu. W takim razie, Mateuszu, prosiłbym Ciebie o przedstawienie jakiegoś zarysu tego, jak Ty widzisz przedstawiony tutaj problem. Znaczy, ja jeszcze tylko taką drobną rzecz powiem a propos innowacji w zakresie walki epidemicznej. To rzeczywiście głównie te kwarantanny się ciągną od kilku stuleci. Natomiast z tymi lockdownami to nie jest tak do końca, że to jest coś zupełnie nowego, bo mamy przypadki historyczne z czasów Hiszpanki lockdownów miast amerykańskich niektórych, które się zamknęły i zmniejszyły zakażenia dzięki temu i też ekonomicznie okazuje się lepiej na tym wyszły, tak przynajmniej wynika z analizy. Oczywiście nie twierdzę, że tak jest w tym wypadku teraz. Myślę, że teraz tak nie jest, bo to jest trochę inny wirus. Natomiast no, rzeczywiście jest pewna innowacyjność dzisiaj, ale to nie jest tak, że nie mamy jakichś historycznych doświadczeń już z tą metodą. Ja jestem w takiej, czy w ogóle jesteśmy w bardzo niefortunnej sytuacji, bo dyskutujemy nad rzeczą, która jest szalenie interesująca, słabo zbadana w literaturze. I ja chciałbym powiedzieć ewentualnie o paru narzędziach walki z epidemią, które wydaje mi się mogłyby zaistnieć w społeczeństwie prawa prywatnego, a które są problematyczne dzisiaj. Ja trochę się stawiam w takiej sytuacji opowiadania o tym, jak może wyglądać kolorowo i romantycznie związek dobrowolny i w którym się mogą dziać różne interesujące rzeczy, no, które ciężko sobie wyobrazić w obecnym związku niedobrowolnym. Więc w sytuacji istnienia aparatu przymusu. Więc to, co powiem o ewentualnych narzędziach walki w zakresie społeczeństwa prywatnego, niekoniecznie ma przełożenie na zastosowanie dokładnie tych samych narzędzi w dzisiejszych społeczeństwach. Więc to jasno chciałbym na wstępie podkreślić. Z tą epidemią jest taki problem, że, znaczy nie z tą, generalnie z epidemiami, tak? Bo ja sobie chcę to wyobrazić jako pewien typ idealny, że mamy epidemię bardzo śmiercionośną, powiedzmy, że nie wiem, wirus Ebola, 30% śmiertelność, 50% śmiertelność wirus ptasiej grypy, bardzo wysoka śmiertelność i załóżmy wysoka zaraźliwość. To jest wbrew pozorom możliwe. Wystarczyłoby, żeby wirus zabijał po długim okresie bycia symptomatycznym i zarażającym otoczenie. Także to nie jest wykluczone, że może być ten wskaźnik R wysoki i jednocześnie wysoka śmiertelność. Zazwyczaj tak nie jest oczywiście, ale obecny koronawirus na przykład tyle zagadek wokół siebie zbudował. No, immunologia się w pewien sposób definiuje na nowo w obecnych czasach. Więc wyobraźmy sobie takiego wirusa. Więc tak jak Mateusz na wstępie powiedziałeś, nie chciałbym się zajmować tym kazusem, który dzisiaj mamy, bo tu mamy dużo zagadek, niepewności. Oczywiście proces decyzyjny na bieżąco w czasie rzeczywistym no, też może nas interesować, ale to jest już jak gdyby spiętrzenie dodatkowe problemów, w które za bardzo nie chcę wchodzić. I tak z epidemiami jest tak, że to są perfekcyjne przykłady negatywnych efektów zewnętrznych.
I to na tyle perfekcyjnymi, że nie dość, że mamy zmasowane, kumulujące się efekty zewnętrzne, to jeszcze na dodatek mamy pewien problem z przypięciem odpowiedzialności indywidualnej. Nie tylko dlatego, że trudno znaleźć odpowiedzialnego za rozsiewanie epidemii, ale też dlatego, że ci rozsiewający mają zbyt płytkie kieszenie, żeby pokryć ewentualne straty, już abstrahując od tego, czy znajdziemy winnego, czy nie. W związku z tym trudno mi nawet sobie wyobrazić lepszy książkowy przykład tych negatywnych efektów zewnętrznych w tej chwili niż sytuacja z szalejącą epidemią. I teraz tak jak ja rozumiem literaturę libertariańską, czy wolnościową, to wydaje mi się, że jedną z najbardziej interesujących i spektakularnych rzeczy, którą robią ci autorzy, to jest pokazywanie, jak w społecznościach, które bazują w zasadzie w dużej mierze na idei kodeksu cywilnego i równorzędności stron, udaje się wygenerować instytucje, które są substytutem administracyjnego działania. I takie, które są w stanie wyręczyć administracyjne działanie. Innymi słowy, pokazywanie, jak w tym takim spontanicznym, zdecentralizowanym ładzie wykształca się coś, co prawnik mógłby określić mianem jednostki administracyjnej. Wykształca się zarząd. Nie rząd, celowo używam słowa zarząd, nie rząd, tylko zarząd. I teraz mamy zarządy na przykład we wspólnotach mieszkaniowych, tak, które się zajmują zarządzaniem wspólnymi trawnikami, na które zakazują wchodzenia, albo klatkami schodowymi, na których zakazują robienia pewnych rzeczy, zarządzanie windą. Tak, wiadomo, że właścicielem windy i klatki schodowej i trawnika są wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, ale nie mogą na tym terenie robić to, co im się żywnie podoba. Zresztą mają nawet ograniczenia dotyczące tego, co mogą robić w domu i wpływać na wspólnotę swoimi działaniami. I teraz ta właśnie literatura libertariańska w ciekawy sposób opisuje, jak takie rzeczy, nawet jak obrona narodowa, mogą się wykształcić na zasadzie zarządu. Takiego, że powstanie jednostka administracyjna, która przeprowadza działania optymalne, takie, które pozwalają na najlepszą obronę narodową i jednocześnie jest jak gdyby spójna z tymi zasadami. I teraz z taką hipotetyczną, śmiercionośną epidemią może być tak, że wyobraźmy sobie, że istnieje tak na potrzeby naszego eksperymentu jakaś optymalna odpowiedź, to co Karol mówi. Czyli optymalna odpowiedź powodująca minimalizację strat w jakimś szerokim sensie, strat ludzkich albo strat ekonomicznych. Już nie chcę wnikać, jak takiej kalkulacji dokonać, bo to jest kolejny gigantyczny problem. Ale załóżmy, że taka odpowiedź optymalna istnieje i że może ją przyprowadzić tylko zarząd i że to jest odpowiedź, która mogłaby polegać na mocnej interwencji na danym terenie w stosunki cywilne, w stosunki własnościowe, ogólnie rzecz biorąc w stosunki ludzkie. Obojętnie, czy to będzie mniej inwazyjna rzecz, taka jak kwarantanna dla ludzi, którzy nie mają udowodnionej choroby na przykład, ale byli w kontakcie z chorą chorobą, tak? Bo to już w pewnym sensie jest wykroczenie, bo nie ma w sumie dowodu, że ta osoba jest niebezpieczna, jest podejrzenie tylko. Czy można kwarantannować takich ludzi? Czy można takich ludzi testować? Czy do jakiego stopnia testowanie jest dopuszczalne? Czy można już przebić się przez skórę i pobrać krew, czy można sam wymaz pobrać, nie, czy pobranie samego wymazu nie jest już jak gdyby formą agresji jakoś. Dalej, śledzenie kontaktów, czyli wprowadzenie narzędzi, które powodują, że zaczynamy śledzić ludzi mniej lub bardziej bezpośredni sposób, gdzie oni się przemieszczają, czy też samo wreszcie ograniczanie się przemieszczania po ulicach, etc. I teraz pytanie kluczowe brzmi tak, czy ład libertariański jest w stanie wygenerować taki zarząd? No i tutaj Karol, rozumiem, wchodzi z założenia, że nie jest, że tego nie można sobie wyobrazić. No ale ja sobie tak, nie zatrzymując na tym, sobie bym poeksperymentował, czy też może zarząd taki mógłby się wygenerować i jednak można by było odpowiedzieć na istnienie tego bardzo problematycznego efektu zewnętrznego, który być może nas czeka jeszcze w tym stuleciu, jeśli się pojawi jakiś dużo gorszy wirus. I tak, od czego by to zależało? No po pierwsze by to zależało od interpretacji zasad tego ładu libertariańskiego, po drugie od metod jego implementacji, po trzecie od jakiegoś doświadczenia systemowego i doświadczenia systemowego, powiedzmy, połączonego z porządkiem kulturowym. Co ja tutaj mam na myśli? Mianowicie samo pytanie, jak wyglądałby ład jakiś taki wolnościowy, jest, jak wiemy, no takim pytaniem trudnym, bo wiele, o wielu rzeczach decyduje po prostu praktyka. I teraz, jak sobie hipotetyzujemy, jaka powinna być odpowiedź państwa na przykład? Teoretycy sobie zadają pytanie, jak państwo powinno zareagować na pojawienie się zagrożenia epidemicznego? I teraz można snuć teorię, tak jak na przykład Hayek pisał u siebie w Law Legislation Liberty, w Constitution of Liberty. Zresztą Hayek, który przeżył Hiszpankę w przeciwieństwie do Maxa Webera,
który tak się właśnie zastanawiałem, czemu on zawsze w tych swoich książkach Hayek pisze o tej epidemii, że epidemia, epidemia, epidemia. No, już wiem, on Hiszpankę po prostu przeżył. I teraz on sobie pisze, że państwo ma się tym zajmować. I można to sobie napisać, natomiast teraz jak patrzymy, co się dzieje na świecie w tej chwili, to zakres odpowiedzi na epidemię jest po prostu przeogromny. No, każde państwo w swoisty sposób reaguje. Oczywiście niektóre narzędzia są do siebie bardzo podobne, ale inaczej wygląda reakcja w wielu krajach. I teraz więc pytanie, teoretyzowanie, jak państwo powinno zareagować, jest czystym teoretyzowaniem. Potem jak gdyby życie pisze scenariusze. I teraz jak zastanawiamy się, jak mogłaby wyglądać społeczność libertariańska, czy taka społeczność oparta na prawie prywatnym, no to tam pewnie też mielibyśmy tęczę. To znaczy każda ze społeczności mogłaby inaczej na to odpowiadać. Co więcej, wydaje mi się, że te odpowiedzi by wyglądały różnie w zależności od tego, jak częste byłyby to doświadczenia. Tak jak dzisiaj skuteczniejsze państwa w odpowiedzi na epidemię to są takie, które tego już doświadczyły, czyli oczywiście Korea Południowa, Tajwan, Chiny, bo oni już mieli do czynienia z SARS-em, MERS-em, w związku z tym to doświadczenie ich czegoś tam nauczyło i wykształciły instytucje, które skutecznie reagują na pojawienie się zagrożenia epidemicznego. Tak samo mi się wydaje, że społeczeństwo prawa prywatnego wystarczy, żeby nawet jeśli byłoby kompletnie nieprzygotowane i kompletnie nie wiedziało, co się dzieje, to byłoby to raz. Ja jestem do tego stopnia przekonany o skuteczności działań rynkowych, że porażka w tym zakresie, w porównaniu nawet do społeczeństwa autorytarnego, chociaż nawet jak widzimy, społeczeństwo autorytarne potrzebowało doświadczenia, żeby wykształcić instytucje, więc ta porażka jakby się pojawiła raz, to byłaby tylko i wyłącznie jedna i w kolejnych krokach już można sobie wyobrazić, że podjęto by działania przez zarząd mające na celu wprowadzenie efektywnych metod reagowania, które nawet mogłyby obejmować takie rzeczy jak ograniczenie się przemieszczania. Jestem sobie w stanie to bez problemu wyobrazić. Jak to byłoby implementowane? Czy byłoby to związane z jakimiś służebnościami przypiętymi do na przykład nieruchomości? Czy byłoby to implementowane kontraktami z prywatnymi ubezpieczycielami? Jak dokładnie by to wyglądało? To już jest oczywiście trudne w tej chwili do określenia, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić. I teraz, ponieważ nie chcę dyskutować całkowicie w próżni, chciałbym przywołać przykłady małych państw, tak zwanych, które są często przywoływane jako najbliższe ideałowi wolnego rynku, czy takiego w pełni wolnego społeczeństwa. Ja wiem, że one nie są totalnie anarchistyczne, ale są zawsze już na froncie, są zawsze przedstawiane jako takie, że to jest właśnie tak bliskie już wolnego społeczeństwa, że w zasadzie trudno znaleźć jakikolwiek lepszy przykład w historii człowieka w ogóle. I teraz jak popatrzymy na Hongkong, na Singapur, jak popatrzymy na Watykan, niech będzie nawet, jak popatrzymy na Liechtenstein, jak popatrzymy na Luksemburg, ja wiem, nie wszystkie, różnie można interpretować sytuację. Każde z tych, Monako, San Marino, we wszystkich tych państwach, miastach, są zastosowane bardzo podobne narzędzia, które są bardzo interweniujące w tkankę społeczną i bardzo interweniujące w gospodarkę. To są narzędzia, które polegają tak, że chyba we wszystkich tych miejscach, które wymieniłem, mamy Andorra też, we wszystkich tych miejscach mamy do czynienia z lockdownem albo częściowym lockdownem. We wszystkich tych miejscach mamy do czynienia z tym śledztwem epidemicznym przeprowadzanym przez służby, które nie we wszystkich z nich, ale w kilku z tych miejsc są przeprowadzane za pomocą aplikacji albo telefonicznych. Zresztą Liechtenstein, to o tym wiemy teraz, co prawda to jest teraz pilotażowy program, co 20 osoba w Liechtensteinie dostaje obroże. Dostaje bransoletkę na rękę. To jest niby program, który ma jak gdyby chronić konkretne najbardziej zagrożone osoby, ale z tego co zrozumiałem wywiad z ministrem zdrowia Liechtensteinu, to w trzecim kwartale ma to wejść dla wszystkich obywateli, dla kilkudziesięciu tysięcy obywateli, po to, żeby monitorować, prawda, co się dzieje z ich stanem zdrowia, po to, żeby walczyć z epidemią. Oczywiście to pewnie nie będzie na szczęście pod pistoletem, tylko na zasadzie takiej, proszę, to dla twojego dobra. Nie wiem, może to będzie miękka groźba w stylu, jak nie skorzystasz, to nie możesz korzystać z usług publicznych. Nie mam pojęcia. W każdym razie w podobny sposób można sobie wyobrazić działania, znaczy moim zdaniem one nie szłyby tak daleko. Zresztą prywatne korporacje w tej chwili już stworzyły aplikację, która dostała bardzo wysokie oceny od specjalistów od prywatności, bo tak się składa, że można za pomocą protokołu Bluetooth wprowadzić śledzenie ludzi, w cudzym słowie śledzenie ludzi, które nie sprawdza nawet ludzie, gdzie są, tylko sprawdza, że się parowały telefony, że były niedaleko siebie ci ludzie, kompletnie nie wiadomo gdzie, kompletnie nie wiadomo w jakiej sytuacji. Więc to jest z pełnym poszanowaniem prywatności. Co więcej, jest to mniej inwazyjne niż tradycyjne
policyjne śledztwo epidemiczne, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale dzisiaj na przykład, jak ktoś jest zarażony jakąś niebezpieczną chorobą, to ma obowiązek udzielać informacji oficerowi sanepidu, czy tam oficerowi zajmującym się śledztwem epidemicznym. I jeżeli zataja informacje, bądź podaje informacje fałszywe, to oczywiście ma odpowiedzialność, bardzo poważną odpowiedzialność. Więc tak naprawdę można stworzyć aplikację, która jest bezosobowa i która ukrywa bardzo dużo faktów życia prywatnego. Jedyne, co pokazuje, to to, że ktoś gdzieś był blisko, a czy to było przy stoliku, czy to było na siłowni, czy to było w jakiejś innej sytuacji, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Więc zachowuje się bardzo duży zakres prywatności przy tych działaniach. Więc mi się tak wydaje, że jeśli istnieją rozwiązania do walki z epidemią, które są rozwiązaniami optymalnymi i alternatywa jest bardzo mocno nieoptymalna, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że społeczeństwo oparte na prawie prywatnym by te rozwiązania jakoś próbowało zaimplementować i myślę, żeby było w tym bardzo, bardzo efektywne. Dziękuję, Mateuszu. Karolu, czy chciałbyś może się jakoś odnieść do tego, gdzie Mateusz się pogubił w tych libertariańskich bransoletkach? Jako, że trochę dłużej rozmawiał, to mówił, to możesz spokojnie kolejnych kilka minut, myślę, się wypowiedzieć, jeśli taką masz potrzebę. Ja się bardzo cieszę, że... Tylko powiem dwa słowa, przepraszam, mi się te bransoletki nie podobają, ich sobie nie wyobrażam. Ja się bardzo cieszę z tego, jak Mateusz w ogóle skonstruował swoją wypowiedź, bo ona pomogła mi również uporządkować swoje myśli. Mateusz wspomniał o tym, że problem epidemii to jest problem efektów zewnętrznych, z czym się w pełni zgadzam. Ja w swojej wypowiedzi pierwszej mówiłem o tym, że jest to również problem masowej koordynacji działań. Taka masowa koordynacja działań normalnie odbywa się na przykład w dużych przedsiębiorstwach. Są tam dziesiątki tysięcy ludzi, które mają jakiegoś wspólnego szefa, wspólnego przełożonego i ich działania się administracyjnie koordynuje w celu osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu czy czegoś podobnego. To jest znowu drugi problem obok efektów zewnętrznych, no bo tutaj tą wielką zbiorowością, której działania musimy koordynować, to bardzo szybko jest całe społeczeństwo, tak? Które normalnie, jeżeli założymy, że państwa nie ma, no nie jest powiązane takimi więzami. One się oczywiście mogą wytworzyć, tak jak mówi Mateusz, no ale niekoniecznie muszą. Zresztą zaraz o tym jeszcze parę słów powiem. Trzecią rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, trzecią jakby przesłanką tego, że społeczeństwo prawa prywatnego byłoby w pewnym sensie, stałoby jakby niżej, czy są powody, by przypuszczać, że radziłoby sobie gorzej w analogicznej sytuacji, powtarzam, jest to, że ludzie są racjonalnymi ignorantami, jeżeli chodzi o choroby zakaźne. To znaczy, epidemie są jednak rzadkie, ta wiedza na temat tego, jak działają choroby zakaźne, nie jest ludziom co do zasady potrzebna, więc ludzie jej na ogół nie mają. Ludzie, którzy zdają sobie sprawę z powagi zagrożenia, zwłaszcza na wczesnym etapie, kiedy najlepiej jest reagować, ci ludzie są bardzo rzadcy, w związku z czym trudno oczekiwać, żeby cała masa obywateli stosowała się w sposób dobrowolny od razu do tego optymalnego modelu zachowania się, aby przeciwdziałać epidemii, żeby ją ograniczać, o jakim mówiliśmy najpierw ja, potem Mateusz, tak? To są powody, które stanowią dość klasyczne przypadki zawodności rynku i które skłaniają mnie do powiedzenia, że rzeczywiście społeczeństwo prawa prywatnego miałoby się gorzej, co nie znaczy, że nie poradziłoby sobie w ogóle. Mateusz tam powiedział, że według mnie taka struktura zarządcza, powiedzmy, o której on wspominał, nie wytworzyłaby się wcale. Nie, ja twierdzę, żeby się oczywiście wytworzyła, to znaczy społeczeństwo prawa prywatnego jakoś przez epidemię by przeszło i jakby nie położyłoby się przed nią plackiem. Niemniej sądzę, że poradziłoby sobie gorzej niż państwo. No i tutaj jedna uwaga. Mateusz mówi, że duże znaczenie ma doświadczenie. No tak, ale doświadczenie to jest jakby czynnik prostopadły do tego, o jakim społeczeństwie mówimy. To znaczy naturalnie bardziej doświadczone w warunkach epidemii społeczeństwa, czy to społeczeństwa państwowe, czy jakieś hipotetyczne społeczeństwa libertariańskie, pewnie radziłyby sobie lepiej. No ale dotyczy to, jak powiedziałem, obu typów społeczeństw, więc nie jestem przekonany, czy ten argument jest tu jak gdyby decydujący, tak? Cóż, jeśli chodzi o te metody, o których wspominał Mateusz,
No to rzeczywiście, jakby z punktu widzenia, jeszcze raz, takiego normatywnego, filozoficznego, libertariańskiego, problemem jest to, że zaangażowanie ogromnej części społeczeństwa, czy całego społeczeństwa, wymaga podjęcia działań, które nie są działaniami opartymi na umowach. No a esencją libertarianizmu jest to, że nikt nie może być pociągnięty na przykład do odpowiedzialności, czy przymuszony do użycia środków, które, czy zasobów, które legalnie posiada, jeżeli nie jest do tego zobowiązany jakąś uprzednią umową, którą sam zawarł, lub no, nie robi tego w sposób dobrowolny, korzystając ze swojego władztwa nad rzeczami po prostu. No i ja powtarzam, trudno jest oczekiwać, żeby w porównaniu ze społeczeństwem, które jest politycznie scentralizowane i w którym takie ograniczenia co do jakby zarządzania tym problemem nie istnieją, to znaczy państwo ma jakieś moce, których może użyć w stanie nadzwyczajnym, może łamać prawa własności, może zmuszać ludzi do określonych czynności, może im też w miarę swobodnie różnych czynności zabraniać wedle własnego uznania, odpowiednie do tego, jakie rozwiązanie problemu epidemii widzi, no tych narzędzi w społeczeństwie libertariańskim nie ma. I teraz, kiedy Mateusz mówi o tym, że wydaje mu się, że na przykład ubezpieczyciele zareagowaliby w określony sposób, albo jakieś inne podmioty zawarłyby umowy z obywatelami w taki sposób, żeby zorganizować w sposób możliwie najlepszy obronę epidemiczną. Ja się zastanawiam, dlaczego Mateusz uważa, że to się nie dzieje teraz, no bo jakby mamy trzy filary, na których oparty jest porządek prawny. Jest z jednej strony legislacja czy prawodawstwo, to znaczy ktoś tworzy prawo, to jest jednak z funkcji prawa jeden z filarów. Mamy kogoś, kto jest władny tworzyć reguły. Tak? Ludzie się umawiają między sobą na to, jakimi regułami rządzą się ich stosunki, albo jest jakaś legislacja. No, na ogół mamy do czynienia we współczesnych czasach z kombinacją tych czynników. Tak? Źródłem reguł, jakie panują między ludźmi, są zarówno porozumienia prywatne, jak i narzucona odgórnie legislacja. Jest wreszcie funkcja rozstrzygania sporów. Tak? Ktoś decyduje o tym, co robić w ramach konfliktów. Kto ma rację, jakie zadośćuczynienie się należy komuś, czy się nie należy, kto jest winny, niewinny i tak dalej. No i wreszcie jest możliwość egzekwowania tych wszystkich rzeczy, tak? Ktoś dba o to, żeby reguły były przestrzegane i żeby rozstrzygnięcia konfliktów były egzekwowane. I cóż, wiele metod, o których wzmiankował Mateusz, czy które wzmiankował Mateusz, przepraszam, istniało również przed epidemią, tak? To znaczy prywatni ubezpieczyciele mogli podpisywać kontrakty z całą masą ludzi, ale tego nie robili, prawda? To znaczy możliwość prywatnej ochrony przed epidemią istniała w moim przekonaniu również zanim pojawił się COVID na przykład, istniałaby przed jakąś cięższą epidemią także. Natomiast sądzę, że z powodów, o których mówiłem wcześniej, państwo miałoby przewagę w takiej sytuacji, jeżeli jakby jego sukces mierzyć, tak jak to Mateusz wspomniał, jakąś taką szeroką miarą minimalizacji szkód. Natomiast sądzę też, że są dobre powody, dla których prywatne podmioty nie zaangażowały się w tego rodzaju działanie, no choćby ubezpieczyciele. Tutaj wydaje mi się, że zapominamy o tym, że nie każdy rodzaj ryzyka to jest ryzyko, które może stać się dobrem handlowym. Nie zawsze ktoś chce ryzyko kupić po takiej cenie, po jakiej ktoś inny życzy je sobie sprzedać. To znaczy mogą istnieć takie rodzaje ryzyka, czy takie klasy ryzyka, dla których krzywa popytu nie przecina się z krzywą podaży. Być może ubezpieczyciele chcieliby ubezpieczyć kogoś na wypadek epidemii, natomiast po takiej cenie, której ludzie nie byliby skłonni zaakceptować. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że, jak mówiłem wcześniej, do skutecznej działalności skierowanej przeciwko epidemii prawdopodobnie konieczne jest zaangażowanie bardzo szerokich mas, całego społeczeństwa, czego ubezpieczyciele nie mogą zagwarantować, wobec czego, a przynajmniej jakby nie mamy oczywistych powodów, żeby oczekiwać, że będą mogli, wobec czego no, można wątpić jakby w jakość usług ubezpieczenia na wypadek epidemii. Więc wydaje mi się, że tutaj sektor prywatny miałby spore trudności, chociaż oczywiście nie wykluczam, że wiele metod, które widzimy teraz, czy te bransoletki, czy śledzenie kontaktów i tak dalej, te metody w społeczeństwie prawa prywatnego byłyby stosowane na szeroką skalę i ludzie, którzy już w czasie
jakby rozwoju epidemii, kiedy ludzie zdają sobie sprawę z zagrożenia, z powagi sytuacji, kiedy liczba denialistów jednak maleje na przykład, kiedy liczba ludzi, którzy bagatelizują zagrożenie, twierdząc, że COVID to taka tylko inna grypa, czy coś w tym rodzaju, no ich liczba maleje, tak? Więc wtedy presja społeczna na stosowanie dobrowolne w sensie libertariańskim tych środków zaradczych, takich właśnie jak jakaś aplikacja w telefonie, która sprawdza kontakty, takich jak te bransoletki monitorujące stan zdrowia i tak dalej, no to wszystko byłoby obwarowane, znaczy nie robienie tego, przepraszam, byłoby obwarowane ogromnymi sankcjami rozproszonymi. To znaczy wykluczeniem skorzystania. Mateusz wspominał o tym, że być może w Liechtensteinie pojawi się groźba wykluczenia z usług publicznych, czy skorzystania z dóbr publicznych. Może tak będzie, może nie będzie. Ja nie jestem w pełni przekonany, ale myślę, że groźba wykluczenia ze społeczeństwa w warunkach epidemii ludzi, którzy mają sobie za nic zagrożenie i nie stosują się do tych najskuteczniejszych metod zwalczania ich, kiedy one już wreszcie zostaną wdrożone, kiedy one staną się dostępne, to byłaby najpotężniejsza, najpoważniejsza sankcja. No, pytanie, czy ona byłaby na tyle skuteczna, co no, możliwie szybka reakcja powszechnego aparatu przymusów. Wydaje mi się, z powodów, o których wcześniej mówiłem, że jednak nie. Co oczywiście nie znaczy, że społeczeństwo libertariańskie w ogóle by sobie z epidemią nie poradziło. To w takim razie, Mateuszu, kiedy antywirusowe przepisy chcesz wprowadzić do wspólnot mieszkaniowych, w których uczestniczysz? To tak w zasadzie pytanie bliźniacze do tego pytania o prywatnych ubezpieczycieli medycznych. W sensie jest to pytanie odnoszące się do sfery działalności, no, którą oczywiście te rzeczy się, te instytucje się dzisiaj nie zajmują. Tak samo, no zresztą niektórzy dzisiaj krytykują na przykład prywatne szpitale, które się pozamykały. Też prywatni ubezpieczyciele, tak, którzy ograniczyli swoją działalność. No moim zdaniem ocena tego, jak dzisiaj działają niektóre z tych instytucji w odniesieniu do zagrożenia, w otoczeniu, w którym są inne instytucje, które się tym teoretycznie mają zajmować i które wypychają jakąkolwiek konkurencję w tym zakresie instytucjonalną. No to, co skrytykujemy dzisiaj do tych, czy tam to, jak opiszemy funkcjonowanie tychże ciał, niekoniecznie musi mieć zastosowanie do tego, jakby to wyglądało w porządku alternatywnym. Prywatni ubezpieczyciele dzisiaj zajmują się, no, tak naprawdę medycznie i bardzo ograniczonym zakresem. Suplementują istnienie tak naprawdę publicznej opieki zdrowotnej tak zwanej. Nie zajmują się w ogóle praktycznie bezpośrednim zagrożeniem. Znaczy trochę się zajmują, powiedzmy, tak, ale to nie jest tak, że mamy ratownictwo do takie krytyczne przypadki no, w jakimkolwiek sensownym zakresie przejęte przez sektor prywatny. Więc moim zdaniem, gdyby sobie wyobrazić COPM, tak, całkowicie SPOM, całkowicie prywatną opiekę medyczną, no to tutaj się też otwiera całe pole do dyskusji, które w zasadzie no, nie będzie miało związku z tym, znaczy będzie miało luźny związek z tym, jak to dzisiaj funkcjonuje. O, powiem w ten sposób. Dzisiaj, kiedy jest to po prostu suplementowanie w jakimś zakresie publicznej służby zdrowia. Sami ubezpieczyciele, przyjmuję ten argument Karola o tym, że sami ubezpieczyciele medyczni to jest za mało, tak, żeby chociażby z tej przyczyny, że mogą być ludzie, którzy chcą omijać wykupienie akurat tego ryzyka. Także też w pewnym sensie traktowałbym ich jako suplementujących w tym zakresie, w tym sensie rozproszonym, o którym mówił Karol. Natomiast wydaje mi się, że kluczowe jest jak gdyby pytanie o samo egzekwowanie regulaminu tak zwanego, czyli czy regulaminu na przykład prywatnego miasta, prywatnego osiedla, prywatnej społeczności. Oczywiście, jeżeli jest ona całkowicie zaskoczona i nie wiedziała o istnieniu czegoś takiego jak zagrożenie epidemiczne, tak jak mówię, nie ma żadnych rozważań, żadnej pamięci historycznej, instytucjonalnej takich wydarzeń, no to te problemy mogą być nawet większe niż w społeczności autorytarnej, która może zareagować w tej pierwszej rundzie w pewnym sensie szybciej. Natomiast moim zdaniem już druga runda, jeśli chodzi o drugą rundę, to raczej ta przewaga byłaby po stronie takiego prywatnego miasta. Czy naprawdę byłoby to niedopuszczalne, żeby regulamin prywatnego miasta, a może inaczej, bo w zasadzie my sobie to tak deliberujemy.
powiedzmy sobie szczerze, w prywatnym mieście nie ma absolutnie, czy w małym państwie mieście, czy w małym prywatnym mieście, czy w małym państwie mieście, nie ma absolutnie żadnych przeszkód, żeby sobie wyobrazić, żeby takie narzędzia, które stosowane przez obecne dzisiaj państwa uznajemy za inwazyjne i niedopuszczalne, można sobie spokojnie wyobrazić, że te narzędzia byłyby wprowadzane. Widzimy to, tak jak powiedziałem, na konkretnych przykładach. Te małe miejsca, włącznie nawet z Liechtensteinem, uważanym jako najbliższy ideałowi, takie rozwiązania wprowadzają. Ja mnie nawet denerwuje to rozwiązanie, tak jak powiedziałem, Liechtensteinu, bo te bransoletki są niepotrzebne. Można zrobić protokoły Bluetooth, o których mówiłem. Ale już niech będzie, że oni sobie coś takiego wprowadzają i są bardzo blisko tego ładu w pełni prywatnego. Więc można sobie wyobrazić istnienie społeczności zdecentralizowanych miast, które takie rozwiązania wprowadzają. I myślę, że skoro tak, że można, to oznacza, że one mogą być bardzo efektywne w zwalczaniu epidemii. I pytanie, przed którym stajemy, to nie jest, czy to jest możliwe, tylko pytanie trochę się zmienia w dyskusję bardziej teoretyczną. Czy uznajemy coś takiego za bliskie libertariańskiemu ideałowi, jak rozumiem? Czyli przechodzimy z dyskusji tak naprawdę czysto pragmatyczną bardziej na filozoficzną i próbę uzasadnienia, czy to będzie spójne, czy nie. Bo tak generalnie, nawet jakbyśmy wyobraźmy sobie teraz punkt, ja wiem, że Liechtenstein to nie jest w pełni anarchistyczne miejsce, ale wyobraźmy sobie, że mamy takie miasto, które spełnia jakieś tam kryteria libertariańskie, ma sprecyzowane w regulaminie, znaczy nie ma sprecyzowane, przepraszam, ale ma określone w regulaminie coś tam o zagrożeniu epidemicznym i działaniach prywatnej policji, co się wtedy może dziać. Ale to nie jest dookreślone, to nie jest stwierdzone, bo nie mamy doświadczenia instytucjonalnego. I teraz przychodzi taka epidemia i władze na przykład zaczynają w ten sposób działać. I efektywnie zwalczają epidemię. Te prywatne władze oczywiście. To w pewnym sensie stajemy przed... Nasza dyskusja zmienia się trochę w filozoficzny problem, bo nasza dyskusja w tym momencie brzmi, czy to miasto jest dalej libertariańskie, czy już libertariańskie przestało być, jak rozumiem, tak? Karolu? Jeśli o mnie chodzi, no... Ja na ten temat powiedziałbym tak. Libertarianizm to jest teoria sprawiedliwości proceduralnej. Możemy dochodzić do tych samych rezultatów różnymi drogami. I libertarianizm mówi nam, że jeżeli dochodzimy do określonego rezultatu z poszanowaniem legalnie nabytych praw własności, no to wszystko jest w porządku. To znaczy oczywiście możemy sobie wyobrazić, tak jak Mateusz powiedział, regulamin jakiegoś prywatnego miejsca, w którym wszystkie obserwowane obecnie metody walki z epidemią, a nawet metody dużo dalej posunięte, jakiekolwiek tam człowiek chce sobie w to miejsce podstawić, są dopuszczalne i są egzekwowane. I to jest w moim przekonaniu droga jak najbardziej libertariańska, no bo niewiele jest tak naprawdę umów jakby między kontrahentami i umów, które dotyczą tylko kontrahentów, co do których libertarianie zgłosiliby obiekcje. Pewnie do takich umów należy niewolnictwo, tak zwane dobrowolne niewolnictwo, no ale niewiele więcej ponadto. Tyle, że no, każdy libertarianin musi także mieć świadomość, że jako libertarianin dopuszcza do sytuacji, w której nie każdy objęty jest określonym regulaminem. No i pytanie jest takie, co robić z ludźmi, którzy nie podlegają temu restrykcyjnemu regulaminowi. Jeżeli ktoś jest serio libertarianinem, no to on musi sobie powiedzieć tak, że są ludzie, którzy z jakichś powodów, może dlatego, że nie uważają epidemii za zagrożenie, może dlatego, że są nierozsądni albo przesądni, albo z jakichś innych jeszcze względów ideologicznych, etycznych, jakichkolwiek innych, religijnych może, nie zgodziliby się po prostu na życie pod takim regulaminem. I oni oczywiście, jako ci, których koordynacje w ramach tego większego projektu walki z epidemią, o te koordynacje no byłoby bardzo trudno, czy byłoby to w zasadzie niemożliwe, a przynajmniej niemożliwe byłoby to drogą regulaminową. No, istnienie tych ludzi też musimy założyć, prawda? Co więcej, no jak mówiłem, wydaje mi się, że są pewne powody, by sądzić, że takie rozwiązania administracyjne walki z epidemią, które cechowałyby się odpowiednim stopniem centralizacji, złożoności, a także szybkości reagowania, że o nie mogłoby być trudno. Ja się jakby zgadzam się z argumentem Mateusza, że faktycznie działalność państwa stanowi konkurencję i powiedziałbym wręcz nieuczciwą konkurencję wobec działalności ubezpieczycieli. Na wielu polach tak jest. No, ale pytanie wciąż pozostaje, jak Mateusz powiedział, teoretyczne. Czy gdyby tak nie było, to czy sektor prywatny reagowałby lepiej niż reaguje, lepiej w sensie oczywiście takim wąskim, o którym w tej chwili mówimy,
lepiej zwalczałby epidemię niż sektor prywatny. Gdyby takie dwa alternatywne, rozłączne światy ze sobą porównać. No, mówiłem, wydaje mi się, że jest nieco powodów, by sądzić, że byłoby o to trudno. Nawet wtedy, gdyby podmioty prywatne nie miały absolutnie żadnej nieuczciwej konkurencji ze strony państw. No i wreszcie ostatnia może uwaga w tej mojej wypowiedzi. Co do tego Liechtensteinu. Jednak nie mówmy, że ten projekt, o którym Mateusz mówi, bardzo ciekawy oczywiście, projekt rozdania obywatelom, czy poddanym właściwie księcia Liechtensteinu, tych bransoletek biometrycznych, które mierzyłyby ich parametry zdrowotne i pozwalały bardzo wcześnie zidentyfikować podejrzane przypadki, a więc odizolować tych chorych i nie dopuścić do dalszej eskalacji epidemii. Nie mówmy, że to nie jest projekt oparty na zasadzie dobrowolności. Znaczy na razie mamy raczej powody przypuszczać, że jest. Dom Liechtensteinów jako taki oczywiście popiera to badanie, no bo to jest rzeczywiście badanie. Na razie te bransoletki tam są rozdawane chyba 2000 pacjentów. Docelowo mają być zaoferowane wszystkim poddanym. Nie wiemy, w jaki sposób Dom Liechtensteinów będzie przekonywał do tego projektu i jak do tego się odniesie w ogóle rząd Liechtensteinu i Landtag. Natomiast no, w tej chwili nie ma sygnałów, by noszenie ich było obowiązkowe, chociaż prawdopodobnie Liechtensteinowie, w sensie rodzina Liechtensteinów, będą z całego serca zachęcali, będą bardzo krzywo patrzeć na ludzi, którzy się nie zastosują do ich rekomendacji i myślę, że jest to całkiem rozsądne postępowanie, to znaczy należy oczekiwać, że całe społeczeństwo się będzie solidaryzować w tym temacie i wszyscy posłusznie te bransoletki założą. Nawet jeśli, jak mówi Mateusz, istnieją jakieś lepsze metody, w co nie wątpię, po prostu nie jestem tutaj ekspertem, tak? No ale lepsze to niż nic, tak? Jeżeli już to mają i spodziewają się, że to będzie skuteczne, przynajmniej w jakimś rozsądnym stopniu, no to nie widzę powodów, żeby akurat rządowi Liechtensteinu nie zaufać w tej kwestii, no tym bardziej, jeśli pozostawiona będzie swoboda wyboru, tak? Znaczy można będzie tej opaski koniec końców nie założyć, nawet jeśli każdy sąsiad będzie patrzył potem na takiego człowieka spod ołba. Czy Mateuszu, ad vocem do tej części jakiś miałbyś? Tak, tak. Znaczy, a propos tego ostatniego wątku, znaczy, czyli trochę tak bardziej jak Nowy Wspaniały Świat, a nie 1984. Dobrze, no, niech będzie, ale jak już przy Liechtensteinie tylko ad vocem szybko powiem, no okej, trochę to jest dla mnie takie pokrętne, ale niech będzie, że te opaski to tak w pełni dobrowolne i wszystko w porządku, no ale Liechtenstein wprowadził lockdowny, pozamykał działalność standardowych biznes, znaczy tych non-essential business, wprowadził ograniczenia dotyczące przemieszczania się, wprowadził ograniczenia zbiorowości, nie można więcej niż 5 osób, wprowadził zamknięcie placówek edukacyjnych, więc nawet jeśli ta opaska nie jest zbyt dobrym przykładem, chociaż mi się wydaje, że no jest tu pewne niebezpieczeństwo bardzo mocne w takiej tak daleko posuniętej inwigilacji, to jednak no, są inne działania ewidentnie, które no, bardzo mocno ingerują w te tak zwane swobody obywatelskie. Natomiast trochę większy obrazek a propos tej implementacji, bo Karol tak mówi o tej różnorodności i ja się z tym zgadzam. I ja powiem szczerze, bo trochę naszą rozmowę traktuję jako eksplorację. W sensie nie wychodzę tutaj z jakiegoś twardego punktu widzenia, którego chcę bronić, tylko właśnie chcę eksplorować to z moim współrozmówcą. Ale tak się też zastanawiam. W sumie zależy od tego, jak miasto będziemy postrzegać. Tak? A propos tych ludzi, którzy nie chcą się dostosować do tego pomysłu na zwalczanie. Czy miasta to są takie trochę spontaniczne chałupy, które się układają? Ktoś zawłaszczył część pola, postawił chałupę, a potem jakiś następny obok postawił chałupę. No to wiadomo, że trochę inaczej funkcjonuje taka społeczność niż taka społeczność super a la XXI wiek, jak ja to sobie wyobrażam, gdzie z takiego projektu romerowskiego, gdzie mamy miasto tworzone jako taki projekt inwestycyjny, w którym mamy do czynienia od razu z ustalaniem na przykład kwestii architektonicznych, tak? Bo to też ja traktuję trochę jak rozwiązanie innych problemów stojących przed wolnym społeczeństwem, na przykład urbanizacyjnych, tak? Jakie można stawiać te wszystkie spory, jaka budowla może stanąć, a jaka nie, co będzie zabytkiem, a co nie, jak umieścić drogi, kto po tych drogach się może przemieszczać, czy rowerzyści, czy piesi,
piesi, czy tramwaje, czy autobusy, to, czy też jak zaplanować w ogóle miasto efektywnie, prawda? W mieście, w którym mamy ludzi mieszkających, ładne osiedle, mamy miejsce, których jest więcej sklepów i zakupy, mamy inne miejsce, gdzie są na przykład szpitale, szkoły, mamy inne miejsce, gdzie są fabryki. Więc ja sobie tak wyobrażam, że właśnie jako takie wielkie projekty inwestycyjne miasta mogłyby funkcjonować. One wtedy by przypominały raczej strukturalnie takich mikromonopolistów naturalnych, mikromonopolistów naturalnych w sensie neoklasycznym, a nie w sensie austriackim. Czyli nie byłyby to de facto monopole, tylko jakieś takie wyłączni dostarczyciele usług na danym terenie. To jeśli to sobie wyobrażam jako taki projekt, no to w tym momencie jak gdyby regulamin jest kwestią no, nieodłącznie powiązaną z tym, że ja nawet nabywam prawo do nieruchomości, czy to absolutne, czy jeśli chodzi o czy wynajmuję, czy nabywam, kupuję nieruchomość. No i w tym momencie nieodłącznie z nią związany jest jakiś pewny ogólny regulamin, do którego trzeba się dostosować i który mógłby być egzekwowany. To jest oczywiście rozwiązanie, które absolutnie nie należy traktować jako w całości uniwersalne, bo tak jak mówię, można sobie wyobrazić miasta powstające na jakiś taki bardziej klasyczny, XIX-wieczny, spontaniczny sposób, gdzie ten wziął kawałek terenu, tamten wziął kawałek terenu i w sumie to, co ich łączy, to, że są koło siebie i te wszelkie problemy związane z własnością wspólną albo efektami zewnętrznymi, ochroną środowiska, ochroną przed powodziami, nie wiem, czymkolwiek tego typu rzeczami, czy dostarczaniem wody, kanalizacji, etc., są rozwiązywane w taki trochę bardziej chaotyczny sposób, spontaniczny i chaotyczny. Natomiast jak mamy miasto jako projekt inwestycyjny, które decyduje właśnie o tym, gdzie kanalizacja, gdzie, jak rozkład wygląda, jak się przemieszczają ludzie różnymi pojazdami i samemu pieszo, no to w tym momencie, skoro taki projekt powstaje i on rozwiązuje koordynacyjnie część problemów, o których tutaj powiedziałem, w sposób dużo łatwiejszy, no to myślę, że tak samo mógłby jednocześnie w regulaminie przewidywać jakieś ogólne przepisy dotyczące tego, co się dzieje, jeśli pojawia się zagrożenie epidemiczne, a pewnie, jeśli by nie przewidywał, no to po pierwszym doświadczeniu, tak jak powiedziałem, coś by w tym zakresie zmienił. Okej, to może jeszcze zanim Karolu zaczniesz, to ja spróbuję może podsumować to, co wyniosłem z tego waszego sporu i może jakieś końcowe podsumowanie tych naszych rozważań każdy z was by wygłosił, tak bym proponował. Więc jeśli dobrze was rozumiem, to wydaje wam się, że teoretycznie dopuszczalne byłyby libertariańskie rozwiązania, jakby imitujące lockdown, z tym, że Karol uważa wprowadzanie takich rozwiązań za nieprawdopodobne z powodu daleko idącej decentralizacji życia w społeczeństwie prawa prywatnego i istnienie instytucji typu właśnie zaplanowane odgórnie miasta z powszechnym regulaminem byłyby raczej wyjątkiem, a nie regułą, a według Mateusza tego typu rozwiązania jako jednak bardziej efektywne by się krok po kroku przyjmowały i nawet te początkowo bardziej nieuporządkowane i chaotyczne społeczności w tym kierunku by zmierzały, zwłaszcza po doświadczeniach na przykład kolejnych pandemii czy innych problemów, z którymi by sobie nie mogły poradzić i tego typu rozwiązania jak najbardziej wprowadzone systemem praw własności, choć znacznie bardziej skomplikowanym niż zwykłe umowy kupna-sprzedaży, byłyby na tyle powszechne, że istnienie takiej instytucji jak na przykład lockdowny byłoby możliwe. Mam nadzieję, że nie przeinaczyłem waszych wypowiedzi i prosiłbym was o jakieś podsumowanie tych swoich poglądów, jak i w ogóle tej całej naszej dzisiejszej rozmowy. Może tym razem zaczniemy od Mateusza, skoro Karol na początku zaczynał. No, mi się wydaje, że twoje podsumowanie jest dosyć zasadne. Jedno, co dodam, to, że moim zdaniem te lockdowny jednak miałyby, nie chcę używać nawet tego samego słowa, bo te lockdowny, które są w tej chwili wprowadzane w wielu krajach, to są w ogóle jakieś kompletnie chaotyczne działania i na pewno to jest krytycyzm, którego Karol nie przedstawił, to ja może go trochę wyręczę. Jak jest kwestia jakiegoś lockdownu, no to to musi być naprawdę ekstremalna sytuacja, bardzo dobrze uzasadniona i pojawiająca się w konkretnej odpowiedzi w zgodzie z przepisami, nawet tymi prywatnego miasta, prywatnego prawa, to jest jak gdyby kolejny challenge. Kiedy i jak wprowadzać takie interpretacje? Potem się zresztą urodzą kolejne problemy. Kto jakie odszkodowania może za co dostawać? Natomiast wydaje mi się, że twoje podsumowanie jest trafione. Nie wiem, co mogę dodać. Mogę ewentualnie zmiękczyć to, co powiedziałeś w mojej opcji, czyli tak, że no, to by było na tyle powszechne, że byłoby wszędzie. Co do tego nie jestem przekonany, że byłoby wszędzie. Ja tylko tak myślę, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie właśnie rozwiązania by się wykształciły
wróciły i nawet myślę, że w jakimś zakresie byłyby promowane, no szczególnie, że ludzie mają takie, że większość ludzi jednak ma takie przekonanie o tym, że to są rozwiązania potrzebne. Zresztą jak się sprawdzi opinię publiczną nawet dzisiaj, ludzie, którzy nawet nie przepadają za swoimi rządami, generalnie z tego co kojarzę, to też zależy od miejsca, ale w wielu częściach i w wielu krajach, jak się zrobi ankiety i analizy, to ludzie mówią, że im pasuje społeczne dystansowanie. No oczywiście nie jakieś absurdalne, jak typu zakazy do lasów i tak dalej, ale wyrażają jak gdyby wolę, że no tak, to społeczne dystansowanie i tak musi występować. Wychodzi na to, że teraz jak na przykład Stany się będą otwierać, to chyba 60% aż ludzi mówi, że będzie się dystansować społecznie. Co więcej, pewnie te 40% pozostałe jest w pewnym sensie, no będzie z tych 40% pewnie też część chciałaby się społecznie dystansować, ale na przykład nie może, bo im kontrakty nie pozwalają. Więc to myślę sugeruje, że skoro większość ludzi jednak, i to przecież przy koronawirusie, który prawdopodobnie ma śmiertelność 0,5% do 1%, to jeszcze jest przedmiotem debaty, nie wiadomo do końca, mówię, jest wiele tu zagadek, ale jakby wirus był jeszcze mocniejszy, to w ogóle mogłoby się okazać, że 80-90% byłoby za, no a skoro tak, no to wydaje mi się, że prywatne społeczeństwo prawnego mogłoby się tak zorganizować, że ta część społeczeństwa jak gdyby zdominowałaby tą stronę regulaminu bardziej antyepidemiczną w taki sposób, że ta wola tych kontestatorów 10%, którzy notabene mogą rozwalić cały projekt walki z epidemią przez te właśnie efekty zewnętrzne, wydaje mi się, że ta rola kontestatorów mogłaby zostać zepchnięta, a oni mogliby tworzyć oczywiście swoją społeczność jakąś taką. To tyle, dziękuję. Okej, dziękuję. Karolu? A jeśli o mnie chodzi, no najpierw jeszcze wrócę do tego, co mówił Mateusz wcześniej, bo zwrócił uwagę na to, że miasta mogłyby powstawać jako projekty inwestycyjne. Tak się rzeczywiście dzieje już nawet w tej chwili. Mówi się o gated communities w Stanach Zjednoczonych, w których mieszka bagatela być może nawet 15% Amerykanów, a 30 milionów to już na pewno. No i to są rzeczywiście takie osiedla wielkości małych miasteczek, które rządzą się mniej więcej w sposób, który Mateusz opisał, więc ten argument za prywatną regulacją działań w przypadku epidemii nie jest oczywiście pozbawiony sensu, więc ja również tutaj ten argument swój, czy to stanowisko swoje, które ty, Mateuszu, streściłeś, mówię teraz do Mateusza Benedyka, chciałem trochę rozwodnić. Oczywiście wydaje mi się, że takie działania, czy takie regulaminy, jeśli byłyby wprowadzone w takich właśnie gated communities. No nie są to metropolie, tak? To są jednak małe społeczności, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Więc takie regulaminy byłyby jak najbardziej na miejscu, byłyby wręcz potrzebne. Mam nadzieję, no liczę na to, żeby powstały. Jednak cóż, w obecnej sytuacji, to znaczy w sytuacji, w której jednak ten sektor prywatny jest dość rozproszony, no nie spodziewałbym się czegoś innego, więc myślę, że jednak gospodarka rynkowa, czy społeczeństwo rynkowe, społeczeństwo prawa prywatnego miałoby pewien problem z radzeniem sobie z epidemią. No tym bardziej w sytuacji, kiedy ta epidemia przychodzi jakby tak znienacka, jak teraz, po kilkudziesięciu latach względnego spokoju, zwłaszcza mówię tutaj o Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, bo tam świńska grypa nie okazała się katastrofą przecież, więc tutaj najbliższe historycznie doświadczenia z poważną epidemią to jest końcówka lat 60., więc po prostu ludzie, także z racji tego, że epidemie nie są seksownym tematem w kulturze, że się tak wyrażę, ludzie po prostu nie pamiętają i ta epidemia ich po prostu zaskoczyła. Myślę, że słusznie Mateusz zwrócił uwagę, że gdyby taka epidemia miała się powtórzyć w przyszłości, w związku z tym, że obecna epidemia, w przeciwieństwie na przykład do Hiszpanki, jest jakby przedmiotem zbiorowego doświadczenia wszystkich ludzi, nie doświadczenia tylko rodzinnego, które potem gdzieś znika z historii powszechnej, tylko właśnie doświadczenia powszechnego. Ludzie dzięki nowoczesnym środkom komunikacji mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, no i ta epidemia, myślę, nie będzie zapomniana tak łatwo jak poprzednie, chociaż być może jej wpływ kulturowy niektórzy przeceniają. No ale w związku z tym, że nie będzie zapomniana, no to być może uda się wypracować procedury na wypadek powtórzenia się takiego scenariusza i myślę, że oczywiście również w społeczeństwie libertariańskim, gdyby coś takiego wystąpiło, no to
ono byłoby przygotowane znacznie, znacznie lepiej na wypadek powtórzenia się takiego scenariusza. Czy robiłyby to jakieś prywatne miasta, czy pojedyncze obywatele, czy jakieś prywatne agencje ochrony, ubezpieczyciele? Myślę, że sytuacja tak czy inaczej by się poprawiła. Cóż, czy działaliby, czy działoby się to w stopniu jakby lepszym czy doskonalszym niż w społeczeństwie zetatyzowanym? No tutaj pozwolę się jednak z Mateuszem nie zgodzić, chociaż przyznaję, że ta końcówka jego wypowiedzi, ta wizja prywatnych miast, które byłyby oddzielnymi czy osobnymi projektami inwestycyjnymi, no to jest coś, szczerze mówiąc, bliskie rzeczywistości. To do mnie przemawia też, bo jakby zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju próby są podejmowane i to z sukcesami. Także czemu mu nie wierzyć? To bardzo się cieszę, że z każdą minutą wasze stanowiska konwergowały. Mam nadzieję, że do tego właściwego. Ja powiem, że rozmowa z Karolem jest zawsze przyjemnością i zawsze jak człowiek idzie na jakąś debatę, to się zastanawia, czy ta druga strona będzie stosować jakieś wredne, złośliwe sztuczki w dyskusji. I tutaj potwierdzam, że gdziekolwiek idzie człowiek rozmawiać z Karolem, to absolutnie takich obaw nie ma, także jest to czysta przyjemność z nim się angażować w takie dyskusje. No ja o Mateuszu mogę powiedzieć tylko to samo i wyrażać się w samych superlatywach, a ponadto muszę powiedzieć, że cóż, ja nie znam żadnego epidemiologa. Czytam sobie od czasu do czasu różne ich wypowiedzi w internecie, natomiast spośród nieepidemiologów najlepszym epidemiologiem jest na pewno Mateusz Macha i jego wiedza na temat COVID-u i w ogóle chorób zakaźnych jest niebywała, muszę powiedzieć. I jeśli ktokolwiek chciałby zaczerpnąć wiedzy o epidemiach w ogóle i o COVID-zie w szczególności, a nie był akurat w kontakcie z kimś, kto ma harwardzki dyplom z epidemiologii, to zachęcam do tego, żeby skontaktować się z Mateuszem, bo nie pożałujecie. Dziękuję, ale proszę nie słuchać tego, co on mówi i mnie też nie słuchać, bo ja żaden autorytet nie jestem, ale dziękuję, doceniam. Dobrze, to ja tylko dodam, że artykuł Mateusza, gdzie co nieco o chorobach zakaźnych możecie się dowiedzieć, znajdziecie na stronie Mises.pl. Tam także znajdziecie mnóstwo artykułów, zwłaszcza na temat gospodarczych strony walki z koronawirusem. Często walki niestety gospodarczej, niezbyt przemyślanej. Oprócz tego bardzo zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, żeby żadne kolejne nasze podcasty wam nie umknęły. Oczywiście oprócz YouTube'a jesteśmy także dostępni na wielu innych platformach streamingowych, jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, więc wybierzcie sobie tę platformę, która dla was jest najwygodniejsza. Będziemy tam regularnie nasze materiały wrzucać. Dziękuję wam za uwagę i dziękuję panom za rozmowę. Do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.